Anna Gratkowska, Święty Mikołaj. 6 grudnia koło południa, gdy z nieba płatki leciały białe, Święty Mikołaj otworzył oczy, a potem krzyknął: O rety, zaspałem! W jednej sekundzie z łóżka wyskoczył i już na boso skarpetek szuka. Hej, Mikołaju, dzieci czekają! To Rudolf nosem w okienko puka. Święty za głowę tylko się złapał. Budzik się zepsuł! Trudno uwierzyć. 3 razy sprawdzałem, ale zaspałem. A jeszcze trzeba sanie odśnieżyć. Lecz odśnieżanie to żaden kłopot. Rzec można nawet, że to jest bzdura, bo problem nowy jest już gotowy. Ktoś zrobił dziurę. W worku jest dziura. Mikołaj tylko stęknął i jęknął. Jak z takim workiem wyruszyć w drogę? Wszystko wyleci! Och, moje dzieci! Chyba w tym roku się nie wyrobię! I już miał biedny usiąść zapłakać. Bo jak to, spóźnić się w takie święto? Lecz wtedy dostrzegł 3 aniołów, jak pędzą do niego ścieżyną krętą. To pomocnicy z niebiańskiej ulicy, gotowi rozwiać świąteczne smutki. Więc jeden szyje, drugi odśnieża, a trzeci w budziku przekręca śrubki. I już po chwili jest jak należy. Sanie gotowe, worek jak nowy, a Święty Mikołaj tylko się śmieje, aż mu się czapka zsunęła z głowy. Moi kochani, bardzo dziękuję. Na niebie właśnie gwiazda rozbłyska, więc ruszam w drogę, lecz nim to zrobię, to całą 3 mocno wyściskam. Zaraz przytulił każdego malucha i ruszył w drogę, nie tracąc ni chwili. A 3 pomocnicy śpią pod choinką, bo się tą pracą troszkę zmęczyli. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.